W czwartek dużo pecha mieli piłkarze Partyzanta Radoszyce. Mimo momentami dobrej gry przegrali na własnym stadionie ze Starem Starachowice aż 1-4. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył Kuba Kos. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce Partyzant zremisował z Naprzodem Jędrzejów. Spotkanie ze Starym rozegrane zostało w ramach drugiej serii gier. Pierwsza odsłona to nieznaczna przewaga gości, a odzwierciedlił ją wynik. Do przerwy było 0-1 po golu Bartosza Soty. Drugie 45 minut rozpoczęło się od lepszej gry podopiecznych Zbigniewa Podsiebierskiego. Okres dominacji zakończyła bramka strzelona przez Kubę Kosa w 60 minucie. Przez kolejny kwadrans pojedynek był wyrównany, jednak w 75 minucie boisko z urazem opuścił Krzysztof Myśliwy. Na to, co zdarzyło się później, lepiej spuścić zasłony milczenia. Gębura, Stachura i ponownie Sot wbili Partyzantowi 3 gole i pomimo niezłej gry przez 75 minut radoszyczanie przegrali aż 1-4. W niedzielę wszystkich fanów piłki nożnej z powiatu koneckiego czeka nie lada gratka. O godzinie 15 na stadionie przy ulicy Sportowej w Końskich rozegrane zostaną wielkie derby powiatu koneckiego. Neptun podejmie Partyzanta.